Ale fajnie, stary. Ale będziemy grali w piłę, nie? Dwa tygodnie temu przegrałem walkę tutaj, fajnie. Najważniejsze w tej rywalizacji jest to, że możemy obserwować! Nowy nabytek, Team Tromba, Borys Zyskala, młody Borek. Jakoś wyszło. Książę Łodzi, Krystian Macias, niestety nie gra z nami w drużynie. Ale to nic. Nic się nie stało złego. Mało zastępstwo. No nie, tylko nie ty. Możemy ten, zerwać kontrakt? Startuję. Może włączyć kamerę na chwilę, chciałbym mu jebać. No to nie, to bardziej. Witam serdecznie. Zanim piszcie gra, wpadajcie do Borysa na Instagrama. Wpadajcie, robimy konkurs, to da followa. Ten dostanie wiadomość zwrotną z naszymi dupami. Taką zdjęć takie, o. Kosa, zostaw! Dajcie mi tą panią z tymi. Znacie to czy nie? Kurwa, nie znacie klasyków internetu. Tam jest obiekt, który jeszcze. Ej, ale dobra, tak się zachowuje Gwiazdor, wpadacie na Instagrama. To jest jak przed walką. Nagrywaj to wszystko! Niech to się wszystko nagrywa! Nie, nie mogę ci dać nogi, bo mnie boli! Chłopie! Co? Wierzę to w kurwa! Ale czemu mi grozisz? A pamiętasz, jak zrobiłeś tak Nowakowi i się kurwa ubra... A nie! Nowaczkiewicz tak zrobił kiedyś Nowciaksowi, chłopie, na klaucie. I Nowciak sobie go gonił. I się obraził na nas, stary. Stary, ja tak miałem zrobione w liceum, stary, na WF-ie łączonym, poszliśmy na pole. Kumpel mi zrobił tak i było widać jego małego siusiaka, bo wtedy akurat było zimno, był mały! To jest to, kurde. To jest to! Po to żyjemy i zaczynamy z bandy? Czy przyjadź do nas na teleturniej? Na teleturniej cię zapraszamy. Ale grają tak przecież w meczach. To jest ta sama maska, co ma Frankowski, co gra i teraz w prezentacji, on też miał nos zamany. Dwa koła. Te z neta za 300 to chuj chronią. Jakbym dostał łokieć, to mam po nosie znowu. Chłop znowu 100 tysięcy na przygotowanie wydał. Tak. No nie no, na swoje zdrowie wydałem. Na maskę no. Fajnie, podoba mi się to. No co, dobrze. Prowniczanka, kurwa, prownik biały. Pierdolę ty w prowniczance. Ja myślałem że on grał w tym zespole, co my graliśmy. Trzeba grać, nie? Dawaj, siemanko kochani, mała przerwa w filmie. Jak wiecie, zbliża się Black Friday, co oznacza super promocje, oczywiście wydawanie pieniążków. No a co za tym idzie, fajnie by było jak najwięcej ich zaoszczędzić. Właśnie po to przychodzę do was z Letyshops. Dzięki Letyshops możecie kupić tak naprawdę wszystko z rabatem od sklepu, oczywiście takiego, który jest obsługiwany z Letyshops. A na naszej liście mamy oczywiście takie sklepy jak Sinsay, Modivo, Eobuwie. Jakbyśmy chcieli gdzieś podróżować, no to mamy Booking, mamy Flixbusa. Jak chciałbyś coś kupić swojemu pupilkowi, to mamy Zooplus. No i co, kochani? Allegro. Tam tak naprawdę kupisz dosłownie wszystko i dostaniesz cashback. No i kochani, oczywiście w okresie 25-27 listopada będzie promocja. Będzie dużo bardziej zwiększony cashback. Wszystkie gorące cashbacki będą dostępne w zakładce Black Friday od 25 listopada, czyli już od jutra. Także nie czekajcie. No i na koniec pamiętajcie, cashback to prawdziwe pieniądze, które możecie wpłacić na konto bankowe lub PayPal. Kurwa! Zepsuł. Dobra, ostatni raz. Wypadł. Dobra, pa, koszykarz, ciarko. Jest. Jest, tak, było. Nie było. Ja, poczekaj, zaraz mam dla was niespodziankę, zamknijcie oczy. Ma na nosy jak LeBron James tak miał. LeBron James tak miał. Muszę napierdalać w niej? No. Chłop, porządna, karbonowa. Jest okej, okay. Jak dostanę łokcia, to przynajmniej przeżyję, a no. Bez tego, jak będę dostał łokcia, to będę miał trzeci raz zamalę na nie, nikt nie będziecie z łokcia tam, wiesz, ale no, wiadomo, że... Schodzi do główki? No do główki, jak będziesz skakał, to może coś być, nie? No. Ja uważam, że twoja walka z Paszą to jest jeden z lepszych ogólnie free fightowych main eventów, szczerze. No to jest fajnie, chociaż to słyszysz. Szczerze, serio. Wydaje mi się, że to mimo wszystko lubię go, fajnie było bramka. Ale bramkarz lekko tak golem do bramce. Wydaje mi się, że takie ruchy. Jazda z kurwa mi! A tamteny trzeba teraz wychodzić. Tam to leci, przy to słychać jak o kurwa. Maska, klapki, torba, młody, co bierzesz? Tyle? Ja mam plecak. Okej. Okay. Zajebiście. Mamy teraz 2 godziny ćwiczenia skilla. Trzeba tam, wiesz, coś
boisko ogarnąć, jak to lata. A lata, mówię wam, lata. O, pani mi nos nastawiała, żółwi. Chłopie, no patrz jak to wygląda. Suń, skupie. Wow. Nie no, zajawa potężna jest, naprawdę. Granie w piłeczkę takie to jest po prostu coś niesamowitego, stary. Dzisiaj zdrowe jedzenie dostaliście. Banan! Ja banana. Ale kurwa, kurwa, banana! Dawaj tego banana. To dla niepoznaki pewnie, zaraz wjedzie kubełek KFC. Kubełek od sponsora. Ej, widziałem, że są w ogóle nagrody dla najlepszego skrzydłowego od KFC. To jest mocne w ogóle, najlepszy skrzydłowy. My biegniemy na połowę przeciwnika, oni stwierdzą, że muszą nas kryć, więc polecą za nami. My rozlecimy się na boki, Nowaczkiewicz zostanie sam na środku, sam na sam z bramkarzem. I dodatkowo, oprócz tego, że zdobędzie najszybszego gola, to jeszcze zdobędzie go z połowy, a więc za dwa punkty. Witam! Witam! Jazda, witam! Jesteś naszym superbohaterem? Tak. No. Fajnie. Tak realnie, ja myślę, że po prostu byśmy, raczej jesteśmy na ten moment faworytami. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało po rozpoczęciu. Wydaje mi się, że dobrze by było cię wykorzystać jako counter pick, nie? W momencie, kiedy, nie, kiedy oni klikają, to jest instant, po prostu cyk, cyk. Słuchaj, my mamy tak, bo oni będą chcieli kliknąć, żeby coś odrobić i wtedy od razu ci counter pick w tym samym momencie. Biegnę i klikam. Ja ci powiem, im mieliśmy pomysł, chętnie dowiemy się, co ty o tym myślisz. W momencie, w którym oni biorą zawodnika, superbohatera, Nowaczkiewicz robi na nim plaster, my robimy superbohatera i ja z tobą gram, wiesz, jakby gramy do przodu. Nowaczkiewicz jest wyłączony z gry ofensywnej, on się zajmuje tylko plastrem na chłopa przez dwie minuty, nie? Nie gniewa się na mnie? No coś ty, nie? Uff. Ja pierdolę, nie wiem, co byś musiał zrobić, żeby się... Ale coś było mocno u ciebie, jak tak... W ogóle, stary. A w DM-ach coś? Ludzie zaczęli się wypytywać, nie, to nie. Nie, coś ty. To dobra. Jest takie, tak jak mówię, nie? Gdyby rzeczywiście było secret, to bym nie mówił, nie? Trzeba było, musiałem coś na szybko wymyślić, nie? Zajebiście, ale stary, ogólnie... w ogóle nie przejmuj się, nie? Ja wiem, że tutaj u was jest ten taki duch rywalizacji. Od początku będziecie bardzo mocno nadrabiali, powiedzmy, jeżeli, wiesz, jakieś tam braki umiejętności, nie mówię, bo ja jestem sam chujowy, ale wiesz, jeżeli są jakieś braki umiejętności, to na pewno będziecie nadrabiali tym, że wiesz, sportem jesteście od dzieciaka, wiecie, co znaczy jest dobra rywalizacja, wiecie, jak się wspierać, kurde, ty stary, jak, nie, wiesz... Nie twórz nam presji, nie przeceniasz, wiesz co, przeceniasz, przeceniasz nas. A mi się wydaje, że wy też nas przeceniacie. Nie jestem dobry w predykcję, ale słuchaj, myślę, że wygramy ten mecz, natomiast ja nie uważam, że to będzie łatwy mecz. O, boisko jest ciasne, małe, to są wielkie chłopy, tu będzie ta piłka latać jak w pinballu, to wcale nie będzie takie... Oczywiste, ale myślę, że wygram. Fajna zabawa, ale jest taki moment, że trzeba się skoncentrować tuż przed meczem, cyk, wiemy co robimy. Z taką drużyną kurwa gramy, z taką kurwa drużyną, taką mamy drużynę. A my możemy na nich trafić? Możemy. Meczu barażowym weźmiemy... Normalnie rozpiska, ja pierdolę. Ty mnie tak samo, ale Mateusz Trąbka. Mam ważną informację dla ciebie. No co prawda pierwszy jest Bandura i Crusher, więc może się to zmienić bardzo szybko, ale na tę chwilę przez cały mecz kapitan drużyny ma mikrofon cały czas. Zapięty. Będziesz grał z mikrofonem? Nie no, zapięty jest taki mikroport. Aha. Tylko, że nie wiadomo, bo pierwszy gra Bandura, wiesz, to mogą szybko z tego zrezygnować. Spoko, ale to jest bez sensu. Jedno starcie i jeden mikrofon wypada. Głupio, bo ten mikroport dynda. Jak nie ma takiego lekkiego, małego czy coś, to może dyndać. My gramy całkiem inny mecz. Dokładnie. Panowie, wychodzimy i gnębimy ich tak jak ci, no. Na tą grę to nasze założenia, taktyki nie mają sensu, bo tam ta piłka lata tak randomowo, że to szok, nie? Siema! Jaki Zorro! Jaki Zorro! Jakby trzeci raz zamiast w miesiąc, to już chyba kończę karierę. Jak tam, dobrze? To jest karbonowa. Zajebiste, kurde. Ile to kosztowało? Tyle, co moje dokładki w M5? Dwa koła netto. Kurde. Jazda! 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 Dawa, łapa, dawa, łapa panowie, łapa! Powiem wam tylko tyle, bo zajebiście, Bati nas zaprosił, gramy z nim i wiecie co, kurwa, bym jeszcze z nim pograł trochę, nie wiem jak wy, także kurwa, tak? Sepnijmy się, żebyśmy na trójce też kurwa się spotkać i pograć, to jest Team Trąba, kurwa, i zapierdala jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, nikt nie odpuszcza, kurwa. Tak, nie odpuszczamy. No, odpuszczamy, kurwa. Kulturalnie dla siebie, kochamy siebie, tylko razem możemy tutaj coś zdziałać, kurwa. Dawaj, 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 dawaj!
Jest stresik, co? Nie ma stresu, przecież to... Znaczy stresik, emocje. Oni dobrze grają w piłkę, tylko muszą uwierzyć w siebie. No, naprawdę mówię, dobrze taka... grają. A nie? Linka jest. Jest. Od początku to jest tylko 20 minut, od początku! Brawo, brawo! Dawaj sobie to uciekaj mu na boisko. Nie uznali bramki, gramy! Najfajniejsze w tej rywalizacji jest to, że możemy... O! Musimy więcej grać przez Kubę, bo my 7 minut podawaliśmy sobie tutaj. Więc musimy grać więcej przez Kubę, moim zdaniem. Przez Kubę. Tak. Żeby dostał piłkę i albo tak, albo... A ty kur... co robisz z tymi podaniami? Odważniej, przecież lubisz grać w piłkę, to są szybki jak. Superhero. Tak, myśmy wzięli czas i bierzemy superhero. Okej. Okay. A które wchodzę? Tam środkiem czy przez bandę? Tutaj, ale teraz już? Napierdolę się. Za dwie minuty. Patryk, dobrze, prośba. Masz tlen. Ty się przyklejasz. Na obronę teraz. A ty się przyklejasz chyba do tego chłopca. Na ostatniego. Bokserem albo z Golą. Nie, gramy 100% z Bokserem. Mówisz, że Bokser wygrał? Nie, 100%. Oni jeszcze mają trenera takiego mega. No. A ja się od owcy odbiłem. Wpadłem na niego. Pierwszy kontakt w ogóle, jaki wszedłem. Chciałem zagrać koło niego, trąba mnie wziął z barka. Owca mnie wziął z barka, jak odpadłem. Ale nie, no do. Mówię, nie, w to, nie na tą stronę idę. Bez kontuzji weszło, panowie. Jak przegracie? Jeśli dojdzie do naszego meczu... Jak przegracie, to co? Od trzy koła się załóżmy. No mordo, nie chodzi o pieniądze. Ale jeszcze mamy zakładać to grubsze. 10 tysięcy. Dobra, przez 10 koła się zakładamy. Wszyscy ze mną zawodzą, serio, 10 tysięcy? Jeśli zagramy na was, to wygramy. Jeśli wygramy mecz, dajesz mi dychę. Jeśli nie, ja daję tobie dychę. Nie, nie zgadzam się. Macie takiego farta, że graliście z tym Bungie, nie? Tak byś mi was roznieśli, człowieku. mi nie potrzebne jego pieniądze. Wystarczy fejm i chwała, które zgarnę. Jak was rozjebiemy. Ale mam nadzieję, że w ogóle dojdziecie wyżej. Bo póki co to... Słabiutko. FC Sławo. Ty... podawać piłkę, co? Nie, mam rozjebaną nogę, wiesz? Podawaj piłkę, nie kopaj, kurwa. Ja teraz już nie kopię żadnej piłki mocno, chłopie. Tak mi boli noga. Chłopie, daj, tak. Bratu, swojej przyszłej żonie, kurde, Ryskałowi, bam, cyk, puch. Pisała Marta, że mówili na tym, na transmisji, że Borys Ryskała. Nie ma. A co zrobił? Co jest, kurde? Co zrobił? Nagrałeś to? Kopa z piszczel mu zajeb***. Co to jest? Opa, bandy wypadek z kokteju!
porządnie, kurde. Dookoła masz czerwone, ale tutaj też dostajesz, czy tylko tu? No tutaj widocznie też. No co ci poradzę? No kurde, grają, no to przecież ja nie będę stał i patrzył, jak się mnie będą bili, no. A nie wiecie jak z zasadami, czy teraz masz czerwoną na następny mecz? Czyli masz normalnie przychodzić. Raczej nie zagrał. Za to czerwoną dostałeś? Ja mu z premedytacją kupa wysunąłem. No wiem, no ale to on się zajebał. No, to tak zawsze jest. Czyli on zszedł i ty? Jak, nie, on nie zszedł. Jak mnie poniosły emocje, no to ja dostaję czerwko. To jest naturalne w piłce akurat. On ci nie swolował. No według nich nie, no ja według mnie... No wiesz, on to robił, on to gdzieś przy przepychankach, nie? No to żeś na tym wypadł stary najgorzej. I rozjebała noga i zszedłeś z meczu i kolejny nie zagrał. Pograć w piłkę, nie? Pograłem. I jeszcze wygracie kolejny mecz. Czego? Ale ty kurwa grasz w regułach, nic nie masz, czerwona kartka, nie mówię ci znać. Mego! Ale Mego! Chcę powiedzieć, że wykład jest nie masz czerwona kartka, eliminuje go z meczu barażowego, więc on gra. Chcąc, nie chcąc, kurwa, umowa to umowa. Teraz, słuchajcie, kurwa, powiem wam ważną rzecz, nie? Słuchajcie, jest teraz sytuacja taka. Piłka jest jedna, bramki są dwie, dawaj. Jest sytuacja, jesteśmy w kurwie czajnikiem. Oni mają piłkarsko lepszą drużynę, ale jesteśmy przechujami, nie? Jesteśmy, kurwa, potężni. Ja, kurwa, przysięgam wam na ostrym, nie zostaje nic, kurwa. Zabiorę mu wszystkie umiejętności, będę za nim tak zapierdalał. Ale wtedy ja też trochę będę wyłączony z gry. Tak. Bo mogę, kurwa, trochę z emocjami zrobić. Mamy finezję BRO i mamy finezję Młodego. Wy musicie, tak, młody, przede wszystkim, jak bronimy, musimy bronić w trzech. W trzech. Jostek freestyler jest, kurwa, ja pierdolę. Chłop, jemu piłka przeszkadza, ty, ten czajnik zagra, bo on zagra. Zagra, kurwa. Wychodzimy, zapierdamy, mamy 20 minut, wyjdziemy. My ich przejedziemy, oni już, kurwa, wiesz, oni teraz wygrali 4-0. Ulfik dobrze broni. Tylko chcecie wygrać, wygrajcie sportem. Siego, co tam idzie teraz? Gdzie? Do tyłu. Ja przepraszam, że się zdenerwowałem na ciebie. Dobrze, nic się dzieje. Nie, cofamy Krzysiek, bo... No. Bo słuchaj, teraz plan jest taki, że ja muszę, kurwa, przykryć Ostrego. Wiem, jestem tunelem, publiczność. Witajcie, witajcie! Wpadzenia z dzieciństwa się sprawiają. Zawsze chciałem wybiec na murawę przy takiej publiczności. Ogień! Bohatera, jak my wprowadzimy. Więc jeżeli oni pierwsi nie wprowadzą, to w 18 mnie wpuść. Co panowie, nieźle to wyglądało, jest okej, okay, nie? Musimy coś Krzysiu! Krzysiek, chodź tutaj! Musimy coś siedź tam z przodu w tym pomocy. Jak się cofamy, to cofasz oczywiście, jak oni mają piłkę. Ale jak my mamy piłkę, to zapiesza... Kurwa z nim, z tym grubasem w polu karnym. Panowie, 10 minut, 100%, kurwa, po 20. Siedź tam, krzyku! I go skur... tylko, nie? Michał, jakbyś to oglądał, chuj cię lubię, bo idziesz o doskonale, ale kurwa leżysz. Ucieka! Borys, patrz tutaj, ale stracę! Zajebiście.
Dobrze było. Ale zmachanie, no ja pierdzielę. Stary jeszcze, zrobiłeś mu chyba cały przyszły tydzień. Dobrze, dobrze, fajnie było. Bardzo ładnie broniłeś. Wszyscy! Każdy kurwa od siebie miał. Za co brawo? Co ty pierdolisz, kurwa? Za co brawo? O, dobra, walczyliśmy, kurwa. Ja mam całe nogi porozpierdolone, ja mecz, kurwa, przegrywam, nie? Chłopiec, pokryłem ostrego, kurwa, ale oni w przeciwieństwie do nas jeszcze inni, kurwa, próbowali. Kocham was. Powiesz coś miłego? Powiem, że bardzo ładnie sobie poradzili chłopaki, jestem z nich bardzo dumna. No, i takie coś trzeba słyszeć. Kurwa. Kurwa, spokojnie, graliśmy w piłkę, nie w szachy. Kurwa, wyjąłeś, stary, stary. Ja pierdolę. Kurwa, to mnie zgasił jak petard. A Justek, kurwa, tą drugą bramką do farta miałeś, nie chciałeś od bandy, nie? Co ty? Ja się ale dobrze. Ja ledwo się wyjebałem prawie. Tam przy 1-1, jak podałem krzyżowi, kurwa, nie trafił. Nic się nie dzieje. Kurwa, z lewej strzelałem. Tam byłoby dwa, kurwa. W sam środek wyjebałem. Z lewej strzelałem to, kurwa, ciężko to lewą coś nakierować. Nogi porozwalane, taką drużynę chciałem, z krwią, nie? Fajnie. Brawo, kurwa. Ja jestem pełen uznania, serio. Dobra, chciałem, żebyście wiedzieli wszyscy, że mnie zawiedliście, zawiodłeś mnie, ty też mnie zawiodłeś. Wszyscy mnie zawiedliście, jesteście najgorsi. Zostawiamy się zawsze z tobą. Nie, Kubuś, jemu to powiedz, jak jest odważny. Kubuś, nie denerwuj się, to gra jest. Obym gardło zdarł, darcie ryja, darłem ryja, nie? Tak. Dzięki za wsparcie, dzięki za kibicowanie, na pewno kibicowaliście, więc dzięki za to. Może ukraliśmy serca fanów i może uda się jeszcze zagrać na Move Federation, bo uważam, nieskromnie mówiąc, że Team Crashera zostałby skraszowany przez nas, więc Federacja... To jest Freak Football Federacja, tak? Move Federation. I jakby tutaj wszystko jest ruchome, więc wydaje mi się, że gdzieś tam jeszcze do nas miejsce się może znajdzie. A jak nie, to zagramy jakiś show mecz. Ale było fajnie, oddałem serducho. Szczerze, nie byłem zajechany nigdy bardziej niż teraz. Po żadnych sparingach. Mimo tego, że wiesz, dostawałem, lali mnie i w ogóle, wiesz, tlenówka, wszystko. Tu mnie boli coś, ręka, coś tam, ale jakoś tak wychodziłem i wracałem do tego domu i czułem się, okej, dobra, no jestem zajechany po sparingach, ale po tej grze w piłce mam nogi do kosza, nie? Mogłem się tu położyć i już stąd nigdy nie wyjść. Dobra, regeneracja i tyle. Dzięki za wsparcie. Możecie dać suba na kanale, jak chcecie i będzie spoko. Trzymajcie się, pozdro.